Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody z naszymi gośćmi. Iza Koprowiak, Przegląd Sportowy, Maciej Szczęsny. Dzień dobry, panie Maćku. Będzie komentował w publicznej telewizji to, co będzie działo się na mundialu. A co się będzie dobrego działo? Będą emocje, ale tylko nie wiadomo dobre czy złe. Jakieś gole ale będą też? Prawdziwe. No, miejmy nadzieję, że będą. Głównie strzelane przez naszych. Wczoraj pokazali, że potrafią. Potrafią. A czy pana zdaniem są przygotowani? Bo to, że potrafią, to mogło wyjść, ale czy będzie wychodziło? No na tyle, na ile mogli, to są na pewno przygotowani. Nie wszyscy są w jakiejś boskiej formie, ale ci, którzy nie są, to od dłuższego czasu nie są i już tak troszeczkę straciłem nadzieję, że to się zmieni. Jak ty na to patrzysz? Po tym wczorajszym meczu to miał być prezent dla kibiców, którzy mówią, panowie, dacie radę. No to proszę bardzo, macie 4-0, a teraz zobaczymy w Moskwie, jak będzie. No ja na to patrzę w ten sposób, że po pierwsze, nie ma żadnych kontuzji. To już po tych całych historiach z Glikiem i tym, co się działo na zgrupowaniach, no to ja tak odetchnęłam z ulgą po tym spotkaniu, no bo to ostatni sprawdzian. Po drugie, fajnie, 4 bramki, ale to nawet Robert Lewandowski wczoraj powiedział, że spokojnie, no czasem na gierkach sparingowych trudniej nam się do sytuacji strzeleckich dochodzi niż w tym meczu, więc akurat na to tak z przymrużeniem oka bym spojrzała, ale sprawdzian, no bardziej sprawdzian, test, taka mocniejsza jednostka treningowa dla kibiców, fajnie, no i przede wszystkim to, co widzimy, Robert Lewandowski przed tym turniejem jest naprawdę w życiowej formie, a jeśli to będzie turniej Roberta, to będzie turniej Polaków, więc ja na to bardzo liczę. Są tacy, którzy mówią, liczą, patrzą na niego i sugerują, że przed Euro 2012 wtedy, zdaje się, był w słabszej formie niż jest teraz. Rzeczywiście to będzie ktoś, kto pociągnie całość? No musimy na to liczyć, bo jednak nie da się ukryć, że bez Roberta w jego najlepszej formie będzie nam bardzo ciężko, bo z jednej strony jesteśmy nieźle poukładanym, rozumiejącym się zespołem, ale no zbyt wielu ludzi, którzy strzelają bramki, nie mamy. Umówmy się, Kuba Błaszczykowski też już nie jest w takiej formie, w jakiej był choćby 2 lata temu, czy 6 lat temu. Kownacki wchodzi dopiero do zespołu, nie wiadomo, czy się złapie w pierwszej 11. To samo dotyczy Teodorczyka, także musimy liczyć na to, że Robert będzie w optymalnej formie i ja mam wielką nadzieję, że choć jest wypoczęty i to jest dobra prognoza, nie grał tak wiele w klubie jak w poprzednich latach przed dużym turniejem, to że przede wszystkim inne sprawy takie pozaboiskowe, choć nie mogę powiedzieć, że pozasportowe, nie zaprzątną mu głowy w takim stopniu, aby nie potrafił z siebie dać. To tak samo jak Fabiańskiego pytają, on mówi, jaki transfer, teraz to ja mam mundial, zakładam, że to rzeczywiście z nimi tak będzie, dzisiaj mundial. Mam nadzieję, że potrafią słowo przekuć w czyn, czyli rzeczywiście się odciąć od tego, co jest jednak ich chlebem powszednim i to nie jest łatwe. Wiadomo, że mundial wyzwala szczególne emocje i mobilizuje w sposób niewiarygodny zapewne, ale też trudno człowiekowi się odciąć od tego, czym żyje na co dzień, czym żyje on, czym żyje jego rodzina. A wiadomo, że i Fabian, i Lewy no jednak muszą myśleć o tym, gdzie pójdą do pracy po mundialu. Co będzie z nimi w lipcu, to prawda. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy sobie nad Wisłą, to był... W sierpniu. W lipcu niech mają jeszcze 2 tygodnie urlopu. Dobrze, po 15. Dobrze. Nie, no rzeczywiście, szanujmy ich czas. Kiedy ostatnio plotkowaliśmy, to było nazajutrz po kontuzji. Dzisiaj już wiemy, że właściwie zbroja założona i Kamil też może lecieć, dobrze? Wiesz co, ja jestem naprawdę cały czas pod wrażeniem tego, o czym się wczoraj dowiedzieliśmy, a właściwie przedwczoraj, jak Kamil dostał zielone światło od lekarzy z Francji, swojego lekarza klubowego z Monako, bo moim zdaniem naprawdę oszukał przeznaczenie. Gdy wczoraj wróciłam sobie do domu, to tak myślałam o meczu, ale tak dopiero na spokojnie analizowałam wszystko, co się wydarzyło i właśnie to daje mi takiego dużego optymizmu przed mundialem. Że są niezniszczalni ludzie w drużynie? Tak, dokładnie tak. I to, jak bardzo im zależy, bo to jest przykład Kamila Glika, który, no tak jak mówię, oszukał przeznaczenie, wydawało, wszyscy praktycznie postawili na nim krzyżyk, chyba oprócz jego i jego najbliższych, a jemu się udało. No pewnie dopiero będzie na trzeci mecz gotowy, ale na ten mundial jedzie. Wcześniej Kuba Błaszczykowski, który też wydawało się, że jego problemy zdrowotne, problemy z kręgosłupem sprawią, że zostanie w domu,
albo będzie nieprzygotowany, a tutaj przyjechał do Polski, zawziął się i pokazał swojemu prezesowi, swojemu trenerowi w Bundeslidze, że można. Wrócił do zdrowia. No przecież widzieliśmy, co w piątek się działo. Był jednym z najlepszych na boisku. Też wczoraj piękna historia, wchodzi, wykorzystuje rzut karny, tak? Po raz pierwszy po Mistrzostwach Europy, kiedy pamiętamy, co się działo w meczu z Portugalią, kiedy zmarnował tę jedenastkę i też pewnie mu to w głowie się działo, więc to jest taki następny przypadek i to pokazuje, jak oni bardzo chcą, ale ja też sobie myślę, to jest rocznik 8-5 i oni mają świadomość, że dla nich te mistrzostwa mogą być ostatnimi mistrzostwami i to jest taka ostatnia szansa na zrobienie czegoś wielkiego, a niedosyt pewnie po Mistrzostwach Europy mają. Rocznik 8-5 już na emeryturę wysyłają. No ale tak to bywa. Natomiast w bramce jak pan myśli, jak będzie? No ja oczywiście liczę na to, że będzie grał Wojtek, ale nawet jeżeli tak nie będzie, no to jestem absolutnie spokojny, bo akurat na tej pozycji od wielu, wielu lat mamy ludzi, którzy... Coś tam potrafią i nie schodzą poniżej pewnego bardzo wysokiego poziomu. Fabian wczoraj obronił fenomenalny strzał w pierwszej połowie, pod koniec pierwszej połowy i pokazał po raz kolejny, że jest w życiowej formie. Cały sezon ma za sobą znakomity. Także jeśli chodzi o bramkarzy, jestem absolutnie spokojny, że to są ludzie świetnie przygotowani i sportowo, i fizycznie, i mentalnie do tych mistrzostw. Potrzeby na te mecze, które były tuż przed mundialem, natomiast tak jak mówi pan Maciek, mundial... Ten moment, który jutro się wydarzy, to jest zupełnie inna emocja, prawda, niż to, co się działo do tej pory. Nie wiem, jak to może zadziałać. No, zapewne to są zupełnie inne emocje. Całe szczęście, 2 lata temu nasza drużyna, przynajmniej większość ludzi z tej drużyny była na turnieju i już wie, jak to jest przez dłuższy czas być razem. No bo trzeba pamiętać, że oni przez okres przygotowań są ze sobą nie tylko na treningach, ale na śniadaniu, obiedzie, kolacji, w trakcie masaży, odnowy i to rzeczywiście bywa kłopotliwe, ale całe szczęście po pierwsze wygląda na to, że w drużynie jest świetna atmosfera, po drugie fajnie, że trener Nawałka i 2 lata temu i teraz pozwolił przynajmniej część tego okresu przygotowawczego spędzić chłopakom z rodzinami, bo to też i ułatwia to wspólne bycie i też integruje na pewno całą ekipę. No ale przyjdzie czas, że będą odcięci i od rodzin, i od świata, i od tego, co by tam czasami w chwilach wolnych chcieli robić. Z tym się trzeba zmierzyć. Emocje, które mundial rodzi, z całą pewnością nie są na tyle silne cały czas, żeby umieć tym mundialem żyć w poniedziałek, wtorek, środę, rano, wieczór i w południe. Także całe szczęście mają to przetarcie sprzed 2 lat z Euro i już wiedzą, jak sobą gospodarować i swoim czasem, żeby w pewnym momencie nie mieć tego wszystkiego dość. Myślę sobie też o nas, wszystkich patrzących na nich, komentujących o nas, ale o widzach także, bo ostatnie igrzyska w Pjongczangu pokazały, że w czasach, kiedy wszyscy mogą skomentować wszystko i każdy może udawać, że jest świetnym sportsmenem albo piłkarzem, to chyba musimy też uważać na to, żeby za dużo im na grzbiet nie wrzucać. Nie? Żeby za bardzo tego balonika nie pompować. No myślę, że to już się wydarzyło, jeszcze tym bardziej potem w wczorajszym spotkaniu, no 4-0, tak jak zapytaliśmy na początku, tak? Czy jest już tak dobrze. No myślę, że tak w świadomości kibiców będzie, ale z drugiej strony nie mamy też się czemu dziwić. No po tym, co Polacy zrobili we Francji, no to możemy mieć duże apetyty. Oczywiście jak będziemy się zastanawiali nad tym, w jakiej dyspozycji są poszczególni piłkarze, jakie mieli niektórzy z nich... I co zjedli na śniadanie. I co zjedli na śniadanie, dokładnie tak. To możemy mieć pewne wątpliwości, ale z drugiej strony zastanawialiśmy się, jak, w jakiej formie jest Grzegorz Krychowiak, a widzimy, że Grzegorz Krychowiak przyjeżdża na reprezentację i w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, czy jest gotowy, bo pokazał i wczoraj, i w piątek, że jest gotowy ta bramka. Szkoda, że nie uznana, bo nie wiem, czy taką ładną bramkę piętką zdobędzie jeszcze kiedyś w karierze. Ty miałeś kiedyś czas, kiedy cię piłka nożna w ogóle nie interesowała? Miałam, ale już tego nie pamiętam, bo od 13 roku życia żyję cały czas piłką, więc to było dawno temu. Myślę o tych domach, w których od dzisiaj, właściwie od jutra będzie się zaczynało mówić tylko o jednym. Kto to wytrzyma, panie Maćku?
Miejmy nadzieję, że żony też wytrzymają, bo to zdaje się zarzewie największych problemów było zawsze na linii mąż kibic albo syn kibic, żona, mama, która chciałaby oglądać serial. No ale umówmy się, nasi w mistrzostwach grają na tyle rzadko, że od pań, które się futbolem nie interesują, można oczekiwać tego, że przynajmniej przez 3 tygodnie, bo na tyle mniej więcej szacuję udział Polaków w turnieju, będą potrafiły być wyrozumiałe. Zaraz, 3 tygodnie to jest który moment mundialu? No, ja ostatnio mówiłam, że po kontuzji Kamila Glika to taka byłabym ostrożna, ale skoro już wiemy, że Kamil Glik jedzie i ma być gotowy na 3. mecz, no to ja nad tę 1/8 spoglądam i chciałabym, żebyśmy trafili na Anglików albo na Belgów, chyba bardziej na Anglików, więc ja na razie patrzę na 1/8, tak. Ale ja chcę tutaj wrócić do tego, co powiedział Maciek. Jakie żony, jakie kobiety i tak dalej. Ja teraz coraz więcej kobiet, znam, które się właśnie interesują piłką, więc chcę to sprostować, że ja z koleżankami bardzo często oglądam piłkę, a nie z koleżankami. No bo musisz, no. Dziewczyny, chodźcie do mnie, bo sama nie będę, głupio będzie, jak będę tak samo siedział. Pozostaje tylko wierzyć, że rzeczywiście interesują się piłką, nie piłkarzami. Możesz wierzyć, tak. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie i plotki, za te poranne rozmowy o mundialu. Panowie dzisiaj startują, jutro mundial się oficjalnie zaczyna. Dziękujemy za rozmowę. Maćkowi Szczęstemu będzie w publicznej telewizji komentował to, co będzie działo się z naszymi piłkarzami tam przez najbliższe 3+ tygodnie. Izak Oprowiak, Przegląd Sportowy także. Radości z kibicowania życzył producent Termano, termoizolacji klasy A++.